I witajcie, jestem Heavy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Legendary. I w tym odcinku musimy szybko biec, bo nam ukradno puszkę Pandory. Bo to ja rozwaliłem. Co? A tutaj muszę zejść, tak? Idealnie. Tu byłem dobrym snajperem. Znaczy, ale nie w tej grze. Dychaj czy coś. Bo tu jest zaczuła myszka, tu nie można żadnych ustawień zmienić. Leżeć mi rozkaz. Patrzcie, kurde. Jakie to jest chamstwo już. No ale nic, no nic. Trzeba sobie radzić, tak? Trzeba sobie radzić. Z tymi gośćmi. Bo inaczej, no... Cienko to widzę. Trochę tu ciemno. Aha, to moi. Nie strzelaj, Patryk, do swoich. Bo to nie jest ładne strzelać do swoich. Co tu jest ładne? Co tu jest ładne tak właściwie? Jaka jest definicja ładności? Teraz rozumiecie dlaczego gram na łatwym, tak? Mam nadzieję. Stychaj. Patrzcie, nie oberwał. Jakim cudem? Było nacerowane prosto na niego. Ta gra nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Dobra. W górę okradać golema. Z jego części. Zamiennych, że tak zażartuję. No to idziemy jakby podobną drogą jak przeszliśmy. Znaczy no teraz to już nie jest to podobne. Ze względu właśnie na... Skąd oni jeszcze strzelają? Gdyby jeszcze ta kamera współpracowała, to by było git gitara. W takim przypadku to no. Nie powiem co. Bo się twórcy obrażą.
To było ciekawe doświadczenie, tak szczerze powiedziawszy. Twórca się obraża o negatywne komentarze pod kierunkiem. Nie patrzę, ja tak go zabijałem. Tego Echilopsa, znaczy mackę Echilopsa. It's who? Co? Nie ogarniam tej gry. Aha, nie mogę więcej energii zebrać. A, dobra, wiem co to będzie. Wiem co tutaj będzie. Mhm. Uczyniło to ich częściowo odpornymi na moje obrażenia. Ale to wcale nie czyni was mocniejszymi. Bo was rozkwaszę raz, dwa. Ktoś jeszcze? Zdechłeś w końcu. Nareszcie. Już się bałem, że nie zdechniesz. Ciekawie wygląda to puszka Pandory. Way.
insisting the signet on his arm was too valuable to risk losing, but Deckard was determined, finding his way to our aircraft at the last moment. Uparty gnojek. Zeżarko, że tak się wyrażę. O, to tutaj będzie kolejny nowy przeciwnik, który pojawi się chyba tylko raz, ewentualnie dwa. A tak, 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 tak. Okej, okay, baby, postaram się nie umrzeć. Możecie się domyślić już, jaki tutaj stworek pasuje w tym labiryncie. Nie, nie chodziło mi o tych. Da się to cokolwiek. Nie, nienawidzę ich so much. Co wy robicie? Co wy mu robicie, gnoje? Zostawcie go! No. Dobra, to było zmarnowanie energii. Wdychać. Dziewczynki, czy tam chłopcy, czy robaczki, czy wy tam jesteście. Okej, ale wybiłem ich. I to się powinno liczyć. Oła, dobra. Na swoje nieszczęście wiem, co tu mnie czeka. A, jeszcze są te. Te dziadostwa trzeba jak najszybciej zabijać. Najlepiej z karabinku. To dziadostwo wybucha. Ja nie chcę tutaj żadnych eksplozji. Bo to zwykle nie kończy się dobrze. No dobra, nie chodziło mi o tego stworka. Ale to w każdym bądź razie dalej jest jakiś nowy. Jakaś nowa bestia. Która nie jest zbyt miła. Aha, tu będzie ten alfa, wilkołak. To będzie wilkołak, którego boją się zwykłe wilkołaki.
większy i silniejszy. Ciała się sypio. Pracuję, powiedział, nie? Tak się przynajmniej wydaje. Czy to klocuch powiedział? Tak, to tutaj będzie. Znaczy nie ten nowy stworek. Znaczy też nowy. Wilk koła, które żywi się... Ła. Jest taki... Taki trochę mini-boss. Ale chyba go jeszcze spotkamy. Tak mi się wydaje. No zaraz to też. Czyli zostałem ponownie sam. Takie trochę dziwne. Dziwny sposób na sprawienie, żebyśmy. Jeszcze tego jest więcej? Skąd to gówno idzie? Bo ja tu nic więcej już nie widzę. I właśnie tego się boję. Że nic nie widzę. To jeszcze nie tutaj. Kurde, nie chciałem spadać. Okej, ty padłeś. Okej. Padli wszyscy. Na szczęście. Bo... Znowu się spotykamy, my friend. Gdzie on poleciał? Głupi jesteście, głupi. No, wchłania jego energię. Jego moc. Fajnie by to... Nie, dobra, to już by była przesada. Korzystać z mocy tych stworzeń, co ich zabijamy. To wtedy co byłoby zrobić, że te stwory pojawiają się rzadziej?
Aha. Uratowałem ci życie, chłopie, i sobie przy okazji, ale to takie tam szczególiki małe, niewielkie. Okej. Ale myślę, że tutaj już skończymy i widzimy się w następnym odcinku, więc jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poradzić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.